Hejo, cześć, witajcie moi na was w kolejnym maksymalnym vlogu na moim kanale. Dzisiaj jesteśmy na podwórku, jak widzicie. Wyszłem sobie pojeździć na deskorolce, jestem ze swoją dziewczyną i z jej bratem i z psem ich. Aktualnie mamy prawie 9 już. I chciałbym dzisiaj pogadać o tym, jak często filmy będę wrzucał. Bo chcę zrobić sobie teraz taki plan, jak będę wrzucał filmy dzisiaj, czyli w środę, jak widzicie ten filmik. Powinienem mieć już nowy internet, już tyle czasu na niego czekam, że to jest okropne. Ostatnio był u nas typek, który właśnie miał to zrobić, ale u nas nie działało i teraz ma jutro znowu przyjść, żeby to zrobić. I powinienem mieć właśnie nowy internet, czyli chcę zacząć nagrywać częściej filmy. Wiem, na razie nie mam mikrofonu, żeby nagrywać na komputerze, ale jakoś to załatwię i jakoś mi się to uda jeszcze zrobić, nawet bez tego mikrofonu, albo po prostu kupię nowy, albo tego naprawię. I tak, jeżeli chcecie też więcej takich filmów i podobać, będzie wam się to wszystko, dostać łapkę w górę, wbijmy 5 łapek w górę pod tym filmem. I tak, ludzie, więc taki plan ogólny, jaki chcę teraz zrobić. Siedzi teraz tutaj Sophie i się śmieje ze mnie, bo ja nagrywam filmik. Siadzkę szumalało. Siedzi i się śmieje ze mnie, bo nagrywam. To jest tak dziwnie, wiecie, mam tego tripoda, wszystko i tak fajnie. Pomyślałem, okej, wyjdę na podwórko, to na podwórko jakoś wygram. Wiem, jakieś kurwa tło tutaj znalazłem, jakaś wiocha w ogóle jest totalna. Jesteśmy przy krzyżu tutaj, więc amen. I tak, jaki chcę ogólny mieć plan, to chcę nagrywać, wrzucać filmiki zawsze w... Tutaj będzie się wam pojawiało, będzie poniedziałek, środę i piątek chciałbym wrzucać filmiki. Zawsze o godzinie 12 będę próbował wrzucać w poniedziałek, środę i piątek będę próbował wrzucać filmiki o 12. Zawsze będą to vlogi, będą to gameplaye, będą to też może i live'y w niektóre dni, ale o live'ach jeszcze plan będę musiał zrobić. Ktoś akurat jedzie tutaj rowerem chyba w moją stronę, więc plan o robieniu live'ów jeszcze się pojawi. Ponieważ, jak wiecie, bez internetu nie mogę tego robić, więc będę musiał nad tym jeszcze popatrzeć, jak to będę chciał wszystko zrobić. Ale to będą główne dni, w które będę wrzucał filmiki i o których właśnie godzinach. Piszcie w komentarzach, z czego się chcielibyście na przykład filmiki widzieć. Na pewno zacznę znowu nagrywać MTA, bo już mam plany, co chcę nagrać. Na razie wam nie będę mówił, zobaczycie sami. Oby wam się spodobało, bo to są te rzeczy, które kilka osób z was pisało, że fajnie było, gdybym nagrał Alavi White i Cindy English weggegangen. Ich habe Englisch nur das gesagt, dass ich drehen kann und guck, wie weit die weggegangen sind. Się śmieję, bo jej brat strasznie daleko poszedł z tym psem. Ale tak, będą to właśnie vlogi. Chcę zacząć robić chociaż raz w tygodniu vloga. Będą to właśnie gry. I będą to odcinki na przykład dłuższe i lepiej zmontowane niż po prostu wrzucenie intra i tak naprawdę nie dodawanie nic tego do filmu, bo to też czasem się robi nudne, więc będę próbował jakoś to zrobić, żeby to były ciekawe filmy, żeby po prostu dla więcej ludzi się podobały, bo chciałbym... Voila! Bo chciałbym naprawdę wrócić do częstszego nagrywania... Habibi! Bo chciałbym wrócić do częstszego nagrywania po prostu filmów, ale... Potrzebuję też waszej pomocy, tego supportu, żebyście wy zostawiali łapki w górę, bo na przykład udostępniali te filmy, żeby więcej osób po prostu to oglądało, bo wtedy naprawdę im więcej ludzi to ogląda i jest więcej łapek w górę i wszystko, tym bardziej się cieszę, żeby nagrać kolejny odcinek. Tak na przykład nie będę chyba nagrywał żadnych odcinków z Valoranta, bo widziałem, że seria się aż tak nie przyjęła, więc pewnie ten odcinek, który jest już na kanale, zostanie usunięty, ale może live się kiedyś z tego jeszcze pojawił, więc na live'ach zawsze też gram w gry, w które nie gram na seriach. Więc będziemy też na pewno tak robić i piszcie po prostu w komentarzach, z czego byście chcieli na przykład vloga, co na przykład robię. Teraz chcę też nagrać vloga, już mam zaplanowanego, żeby na przykład nagrać w następnych kilku dniach o tym, jak jeżdżę na deskorolce i takie inne. Ostatnio też nie miałem czasu, żeby nagrywać, ponieważ pracuję już trzeci tydzień na późno, czyli zaczynam codziennie o 15, o 1 albo o 4 i pracuję aż o 21 wieczorem, więc no nie mam czasu tak po południu, żeby nagrywać i potem wieczorem, żeby to wszystko montować, więc właśnie będę próbował, dlatego taki plan sobie zrobić, żeby mieć 2 dni na zrobienie jakiegoś filmu i wszystko. Więc piszcie po prostu propozycje, co chcecie zobaczyć na kanale w komentarzach. I piszcie też, czy chcecie po prostu więcej takich filmów, gdzie wychodzę po prostu na podwórko, coś robię i czy na przykład chcielibyście zobaczyć vloga o tym, jak jeżdżę właśnie na deskorolce, o skateboardingu i o takich innych rzeczach po prostu. Najgorsze jest to cały czas,
jeżdżą ludzie tutaj w tą stronę i bardzo mnie to śmieszy, bo dziwnie się ludzie strasznie patrzą, jak dużo ktoś nagrywa. Więc jeżeli chcecie też takich więcej vlogów na podwórku, bo fajniej to wygląda niż po prostu siedzieć w pokoju przed komputerem moim jak zawsze. To jest takie już nudne trochę, to bym mógł na przykład znaleźć jakieś fajne miejsce, gdzie mógłbym nagrać jakiś filmik albo inne rzeczy, więc tak. Wbijmy 5 łapek pod tym filmikiem, jeżeli wam się to wszystko podoba, jeżeli chcecie naprawdę oglądać te filmy i jeżeli chcecie, żebym rzucał tak często, naprawdę zostawcie łapkę. Wbijajcie na Discorda, link jest w opisie. Tam będziecie mogli mieć ze mną kontakt, zawsze update'y o filmach, o wszystkim. Na Discorda, na grupę na Facebooku, na Snapie mi dodawajcie, na wszystkim. Na pewno zobaczymy i dla każdego też z was odpowiem. Więc tak, mówił dla was Max, pozdrawiam was bardzo serdecznie. To by było na tyle w tym odcinku, moi kochani. Widzimy się w następnym i na razie.